tu może się okazać, że przedwcześnie trochę. To też pytanie, czy będzie to druga seria, czy nie. Na razie jakoś tak w miarę sprawnie paru zawodników z rzędu skoczyło. Markus Eisenbichler, kolejny ze skoczków, który sposobi się do swojego występu, no i otrzymuje sygnał. Niemcy dość wyraźnie tracili po trzech skokach. Ale Eisenbichler też ląduje daleko. Może to nie było idealne lądowanie, ale skok długi. Około metra na sekundę pod narty. I 135 metrów. Więc dość regularnie panowie lądują za rozmiarem skoczni teraz. Ale niskie noty dostał. No bo... No tak, podobnie jak Johansson. Podobnie jak Johansson. Tyle tylko, że tamten jeszcze 9 metrów dalej. Lądował 15,5-16. Takie są oceny dla Markusa. Czwarta lokata.